Serdecznie Państwa witamy. Jacek Pożycki i Małgorzata Sztyler-Furmaniuk. Bardzo witamy Państwa serdecznie. Ja będę mówił do mikrofonu tutaj gości, bo nie mam swojego dzisiaj. Tak? Czujesz się taki opuszczony bez mikrofonu? Tak, ale nie czuję się opuszczony, bo jestem z Tobą i bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj poprowadzić znowu koncert życzeń Stella. To mów głośno i wyraźnie i będziemy Cię po prostu wszyscy słuchać. Tak, boję się, że wszyscy ludzie, którzy tutaj przechodzą obok nas, też będą słyszeć, ale to może i dobrze. Tak. Prawda? Co robiłaś ostatnio w nocy? W nocy? Bo była noc świętojańska. Aha, myślałam, że bo tak pytasz ogólnie w nocach. Nie, nie. Nocami to się raczej śpi przede wszystkim. Ale widzę, że takie podchwytliwe pytanie, to może Ty mi powiesz, coś Ty robił. Ja szukałem wianków w rzece, tutaj niedaleko. Znaczy w Oldzie, ja? Tak. No ale i nie, co? Ale, jaki łowy? No niestety, znalazłem tylko kawałek sukienki marzanny, więc ojej, żadnych to, wianków, to więc chyba nie... zła wróżba dla mnie. Nie wiem, co to oznacza, muszę zapytać specjalistów od kultury ludowej. Pozdrawiamy Annę, naszą. Tak, Aniczko, pozdrawiamy serdecznie. Co oznacza, że znalazłem kawałek sukienki marzanny? Tak, Jackowi się nie podarzyło z wionkami, ale ja Ci powiem czemu, bo to żeś musiał iść szukać w górskich potokach, a nie tak w Oldzie, tak wiesz, to żeś po prostu poszedł na łatwiznę. Po prostu Olza jest za czysta i tam są tylko kawałki marzanny. A poza tym są wakacje, także spaceruj nad tą Olzą, nie musisz się tam już babrać w tym marasie i szukać, bo to różne tam rzeczy można pływają. Można i z psem na przykład. Można i z psem i będziesz po prostu szukał partnerek. Na psa. Na psa. No jest to jakiś pomysł, tak, jest, bo zawsze można zagadać, jaka karma albo jak się wabi. Tak, tak. Czy ogonek taki, czy śmaki. Jasne. Proszę Państwa, dzisiaj Gosia mnie bardzo zaskoczyła, ale bardzo się cieszę, że masz dobry humor, bo to znaczy, że wyspałaś się co najmniej, tak? Niektórzy nie, bo szukali tych wianków, to może przejdźmy do życzeń. Przejdźmy do życzeń. Bo boję się, że będzie bardziej niebezpiecznie. To zapraszamy do życzeń. Dwa dni temu związek małżeński zawarli Anna Łysowska i Łukasz Brzezina z Cieszyna. Z tej okazji życzenia. Z Bożej woli połączeni węzłem, co dwoje serc tych splata. Żyjcie szczęśliwie tu na ziemi, niech wam w miłości płyną lata. Niech miłość, dobroć oraz ufność, która dziś w sercach waszych gości, wraz z Bożą łaską i pomocą da wam moc szczęścia i radości. Tego życzą na nowej drodze życia koledzy i koleżanki z pracy wraz z szefem. W poniedziałek 24 czerwca swoje urodziny obchodzi Magdalena Lapczyk ze Skoczowa. Z tej okazji dużo zdrowia i powodzenia w każdej aktywności życzy kolega z Cieszyna. Również 24 czerwca urodziny obchodzi pani Jolanta Wozimko z Cieszyna. Dużo zdrowia i spełnienia planów osobistych oraz artystycznych życzą dawni bywalcy piwnicy teatralnej w Cieszynie. We wtorek, 25 czerwca, urodziny obchodzi Ewa Broda z Cieszyna. Z okazji urodzin życzymy Ci, aby jedynymi łzami, które pojawią się w Twoich oczach, były kryształowe łzy szczęścia. Aby radosnego uśmiechu na Twojej twarzy nie zakryły ciężkie chmury smutku. Aby płatki róż wyścielały drogę Twego przeznaczenia. Niech szczęście, zdrowie, radość i miłość nigdy Ci nie opuszczały. Wszystkiego najlepszego życzą koledzy i koleżanki z koła PTTK Ślimoki z Goreszowa. 28 czerwca urodziny obchodzi pani Mariola Legierska z Koniakowa. Nie zerkaj za siebie, idź śmiało przez życie, podkochuj się skrycie, kontroluj swe żądze, zarabiaj pieniądze, lekceważ pentaków, unikaj cwaniaków. Przepisów przestrzegaj, na sobie polegaj. Tego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. A teraz o uwagę, poproszę wirtuoza gitary z naszego regionu, czyli Michała Kaszturę, który obchodzi 30 czerwca swoje urodziny. Dużo zdrowia, wielu koncertów i spełnienia wszystkich marzeń, tych osobistych i artystycznych. Tego życzy cały portal OX.pl. To były ostatnie nasze życzenia. I jeszcze mamy w sumie jedne, Jacku, ponieważ dzisiaj 23 czerwca to jest Dzień Ojca. W związku z powyższym chcemy wszystkim ojcom pożyczyć wszystkiego, co najlepsze. Dobrych żon, fajnych dziecek, dużo miłości, cierpliwości i spełnienia najskrytszych marzeń. A ja tacie życzę i też w imieniu mojego brata dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń, tych takich zawodowych i tych osobistych, łącznie z wygraną w Totka. O, to piękne życzenia. A w ogóle też mamy wakacje, początek wakacji, początek lata, więc życzymy wszystkim dzieciom, które są gdzieś tam właśnie teraz wypoczywają, żeby te wakacje były po prostu bardzo udane.
A wy, drodzy nasi widzowie, pamiętajcie, przysyłajcie życzenia na adres mailowy życzenia@ox.pl. Mamy też piosenkę wakacyjną, którą zaraz będą mogli Państwo zobaczyć i usłyszeć. Już był dzwonek do tej piosenki, nie tak. Wiem, czyś słyszał. Taki dzwonek, znaczy, że chyba musimy kończyć. Najwyższy czas to był ostatni dzwonek w szkole i zapraszamy na muzyczny prezent. I pierwszy dzwonek na wakacje. O. Do widzenia. Za tydzień. Myśleć tak jak ty, ja myślę o sobie.